Grzegorz Bloch zmarł nagle. Przyjaciele są w szoku. Nie warto żyć w stresie. Nie żyje Grzegorz Bloch, znany stylista gwiazd. Nagła śmierć 53-latka zszokowała cały show biznes. Wiele znanych osób z niedowierzaniem przyjęło te informacje, a swoimi przemyśleniami dzielili się w sieci. Wśród nich jest projektantka Dorota Wolf, która sugeruje, że Grzegorz żył w ogromnym stresie. Grzegorz Bloch był znanym stylistą gwiazd. Współpracował m.in. z Agatą Młynarską, Katarzyną Bujakiewicz czy Anną Korcz. Oprócz tego zajmował się również produkcją sesji i pokazów mody, a także personalnymi zakupami. Nie żyje Grzegorz Bloch. Informacje o śmierci Grzegorza Blocha za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała jego siostra. Jeżeli śmierć bliskich czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że na świecie nie liczy się nic poza miłością, Santa Montefiori. Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować, że odszedł wspaniały człowiek, syn, tata, brat, przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowa otuchy i wsparcie, napisała Kinga Bloch. Projektantka o Grzegorzu Blochu, jesteś przykładem i ostrzeżeniem. Gwiazdy zaczęły masowo zamieszczać w mediach społecznościowych wspomnienia z pracy z Grzegorzem Blochem i słowa niedowierzania, że odszedł tak nagle. Wśród nich jest znana projektantka Dorota Wolf. Nie było żadnej produkcji bez Grzegorza Blocha. Zawsze profesjonalny, przyjazny, wesoły. Zawsze miał wyjście z trudnych sytuacji. Pocieszał każdego, mimo że sam w sobie miał dużo smutku i trosk. Grzesiu zawsze dawał pełny spokój w pracy, bo nigdy nic nie było dla niego problemem. To był człowiek, który nikogo nie obciążał i dawał więcej od siebie niż powinien. Skromny, pracowity, zawodowy, dobry i odpowiedzialny za wykonywaną pracę, napisała na Facebooku. Jednocześnie projektantka sugeruje, że Grzegorz Bloch żył w wielkim stresie, nie pozwalając sobie na chwilę odpoczynku i skupieniu się na własnych potrzebach. Odszedłeś sobie gdzieś daleko bez pożegnania. Jesteś przykładem i ostrzeżeniem, że nie warto żyć w stresie i być dla wszystkich, tylko nie dla siebie, napisała Dorota Wolf i dodała. Odpocznij, dobry człowieku, i pozwól na łzy, bo jest za kim tęsknić. Zobacz z góry, jaki byłeś cudowny i jak ważny dla wielu ludzi. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś. Za każdą chwilę, którą przegadaliśmy, każde słowo wsparcia i każdy uśmiech. Twoja pamięć będzie żyć w moich wspomnieniach na zawsze.